Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa, Radomiak Radom. Z nami jest szkoleniowiec Zielonych Mariusz Lewandowski. Panie trenerze, tradycyjnie poproszę o kilka słów przed tym meczem, jak sytuacja kadrowa, jak nastroje w drużynie. Dzień dobry, sytuacja kadrowa bardzo dobra, wszyscy zawodnicy zdrowi. Jedynym problemem naszym to jest Maciaba, który pauzuje za żółte kartki, stąd też tutaj musimy szukać innych rozwiązań na pozycje, innych schematów i to jest jedynym problemem, absencja właśnie Machado w tym spotkaniu. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Świetne zwycięstwo z Wisłą Płock. Jak to się mówi, zwycięskiego składu się nie zmienia. Wiemy, tak jak trener wspomniał, że zabraknie Luisa Machado, więc spodziewamy się rotacji na tej pozycji, ale czy też w innych sektorach boiska dokona trener zmian? Nie spodziewam się tutaj rewolucji jakiejś w składzie, raczej drobne korekty, ale też zdajemy sobie sprawę, z kim gramy i z jakim zespołem i ta taktyka, która gdzieś była obrana na inne mecze, czy z Legią, czy z Wisłą Płock, była zdecydowanie inna. Tutaj chcemy przede wszystkim, wiemy jaki potencjał ma Raków, wiemy jak bardzo dobrze pressinguje, właśnie w wysokim pressingu ma to dopracowane bardzo, bardzo dobrze i tutaj też musimy się mocno nagłowić, jak rozwiązać te właśnie wyjście spod tego wysokiego pressingu, ale mamy plan. Chciałbym, żeby zawodnicy spokojnie go realizowali. Na pewno nie będziemy odchodzić od naszej gry, ale taki mecz, który zweryfikuje naprawdę dużo naszych zachowań boiskowych, bo mierzymy się z jedną z najlepszych drużyn naszej Ekstraklasy. Wymagający terminarz dla Radomiaka. Przed chwilą była Wisła Płock, zaraz Raków Częstochowa, później Lech Poznań. I tutaj właśnie moje zapytanie a propos działań kadrowych. Czy zobaczymy jakieś nowe twarze? No bo wiadomo, przy tych ciężkich meczach eksploatacja zawodników będzie jeszcze większa, więc jak planujecie to rozwiązać? Przede wszystkim koncentrujemy się na najbliższym meczu, tylko i wyłącznie misja Raków Częstochowa na dzień dzisiejszy. Nie myślimy, co będzie za dwa tygodnie, bo jest przerwa na kadrę, gdzie też trzeba popracować i będziemy myśleć. Chcemy też poprawić naszą grę właśnie w tym okresie dwutygodniowej pauzy. Jeżeli chodzi o rotację, no to uważam, że jesteśmy gotowi na tyle, że zawodnicy mogą grać nawet co trzy dni. Tutaj nie ma problemu, także wszystko będzie zależeć od dyspozycji ich i taktyki, którą będziemy obierać na mecz, kto będzie grał. Damian Jakubik ostatnio wystąpił w meczu rezerw. Czy teraz pojedzie z pierwszą drużyną do Częstochowy, czy to może jeszcze za wcześnie? Zdecydowanie za wcześnie rozmawialiśmy, także ja tutaj widzę, żeby przynajmniej z cztery mecze zagrał na pełnych obciążeniach, takich, żeby wszedł ten rytm meczowy, bo w rytmie treningowym jest wszystko w porządku, ale zawodnik musi poczuć też, jak funkcjonuje w meczu, także tutaj z cztery mecze na pewno w lidze musi zagrać w drugiej drużynie. Gdzieś też mamy sparing z Szachtarem Donieck w przerwie tutaj na kadrę, także też nam na pewno zagra i tam przerwa też mu dużo zrobi. Jeszcze zapytam o przerwę reprezentacyjną, mianowicie trochę wydłuży się ten okres pomiędzy meczami ligowymi i czy coś zmieni się w aspekcie przygotowawczo-treningowym w tym dłuższym okresie? Nie, mamy już plan na te dwa tygodnie przerwie i będziemy się konsekwentnie go trzymać. Także tutaj wcześniej to żeśmy już zaplanowali i konsekwentnie będziemy to wypełniać. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział w briefingu. Dziękuję.